wiadomo, więcej uwaga jest na ten motoryczny, fizyczny. Te dwa dni, w poniedziałek, wtorek, wróciliśmy też do tej stabilizacji, koordynacja, eksplozyjność, wytrzymałość. Wiadomo, mamy krótki czas i na krótki ten czas musimy wszystko przygotować, ale jednocześnie staraliśmy znalezienie narzędzia odpowiednie do sposobu, do pomysłu do naszej gry, do tego, co chcemy na meczu, na ligę. Dlatego uważam, że wszystko to, co teraz wykonywali opaki, naprawdę możemy być zadowoleni od tego wszystkiego. Na pewno będę miał dużo czasu, ja troszeczkę to było bardzo intensywne dwa tygodnie. Dużo, wiadomo, jest lista transferowa, po tego więcej czasu spędziliśmy, żeby wszystko to poukładać, te klocki, które, jak powiedziałem, żeby trochę ten drużynę wzmacniać na ligę, a teraz będę miał dużo czasu, żeby z tym drużyną, które na ten moment, myślę, nie do końca jest jakby spełniona taka jak cele, kompletowana drużyna, ale mamy jeszcze parę dni, pracujemy na tym i chcemy trochę spędzić razem jak ta mała rodzina, żeby troszeczkę tam parę rozmowy, parę takie kontakty będę mieli bardzo cały czas, jesteśmy razem, będę to i kwestia i treningowa, ale też delikatnie taki mały integracyjny, żeby odciąć od tego wszystkiego, jesteśmy razem i tutaj skupiamy wszyscy razem, że troszeczkę mamy, chcemy być trochę cieszyć z tego małym zgrupowaniem, będę to delikatnie wesoło i że duża praca. Integracyjne są nowe opaki, które mają przygotować. Mamy taki mały program na nie przygotowany. Będą chcieli, że troszeczkę jakby wiadomo, to trzeba być cały czas ta harmonia budować u drużyny. Wszyscy przyjdzie nowi, mi jak sztab szkoleniowy, drużyna, żeby to harmonia, to chemia, żeby mieć ręce i nogi, jak nazywa, żeby funkcjonować. Też dla nas taki sprawdzień, na czym stoimy, co trzeba tutaj jeszcze poprawić. Wiemy dobrze, że każdy mecz daje dużo, powiem, plusy, ale jednocześnie minusy, pokazuje zalety, pokazuje małe wady, mankamenty, które będziemy chcieli mi potem poprawić. I to będzie idealny mecz dla nas, jak gramy z rywalem bezpośrednio na ten sam poziom, pokazuje na czym stoimy, co jeszcze musimy dodać, żeby to wszystko funkcjonować. Oczywiście nie za wcześnie, ale zawsze daje te elementy, to będę taki, że powiem, na ten moment nie jestem, ten zawodnicy nie czekam od razu, żeby będę komponować, ale my robimy wszystko, damy, nie ma odpowiednie narzędzia, damy odpowiednie treningi, jak najszybciej, żeby komponować do drużyny. Wiemy sami, że nie mamy dużo czasu na tego wszystkiego, jesteśmy tego świadomo, ale nie szukamy alibi, po prostu szukamy rozwiązania.
Widzimy, widzieliśmy to na Pucar. Ja, wszyscy mówią, że trzecia liga, co im szacunek, ale wiemy, jak Pucar czasami funkcjonuje. Widzieliśmy, że były jakieś niespodzianki, trzecia liga wygrała i trzecia ekstraklasa. Dlatego jestem zadowolony o podejście zawodniki, o tego wszystko, co było wykonywane, założenie, które mieli. To wszystko, co wykonuję na treningu, oczywiście, tak jak powiedziałem, sumale zawsze minusy, tak? Nie wszystko jest idealne, perfekcyjne, przecież ich też gra, tak? A my chcemy, żeby, powiem, narzucać swoje tempo tego wszystkiego, narzucić swój styl gry u przeciwnika, być taka drużyna, która chce dominować i która drużyna, która kontroluje tego. Może nie wszystko, zawsze będzie się udało, ale nasza intencja jest zawsze, że chcemy grać do przodu, chcemy czyścić ciepła do tego wszystkiego, co pracujemy, co robimy. Ja dużo satysfakcji jest to, że jeżeli wykonujesz jakieś prace na trening i potem to widzisz na mecz, to jest satysfakcja nasza, jak sztab szkoleniowy, a jednocześnie zawodnicy, które widzi, że to zaowocuje tę pracę. Kosa robił ruch do przodu, jak była piłka przygotowana.